zwrócić uwagę, że Zespół Szkół Morskich ma również swoją historię. To jest 56 lat funkcjonowania tej szkoły, a w szkole tutaj są jeszcze elementy, które pamiętają początek i rozpoczęcie działalności tejże szkoły. I takim jednym z tych elementów są stare chodniki, stare kostki, jeszcze takie wykonane w technologii kostki betonowej, betonowej kwadratowej. Dzisiaj te kostki są już krzywe, kostki klawiszują. Idąc tam w okresie słoty jesienny, można po prostu sobie zwyczajnie się pochlapać. Stąd też jest decyzja nasza, aby w trybie natychmiastowym to zmienić. Stąd też na ostatniej sesji Rady Powiatu radni przyjęli zmiany w budżecie i na ten cel przekazana zostanie kwota 320 tysięcy złotych. W zamian za to wejście do internatu, bardzo często uczęszczane, dlatego że proszę pamiętać, to szkoła, która jest jedną z bardziej popularnych szkół w Polsce w zakresie szkół morskich i często jest tak, że właściwie mamy reprezentację nie tylko naszego województwa, ale często nawet całego kraju. To miejsce to będzie właśnie zmienione i pojawi się tam nowy chodnik polbórkowy w najnowszej technologii. Przewidywany koniec prac to końcówka sierpnia, ale remont internatu to nie pierwsza inwestycja wykonana w szkole morskiej. Wcześniej przeprowadzono tam kompleksową termomodernizację. Wymienione zostały okna, elewacja oraz zamontowano solary. A w ostatnim okresie podjęliśmy decyzję o kompleksowym remoncie warsztatu. To jest element, gdzie uczniowie zdobywają tą wiedzę praktyczną i ona jest potrzebna. Mamy tam kierunek dotyczący mechanika okrętowego, tak? Czyli elementy związane z elementarną wiedzą dotyczącą maszyn, urządzeń, tokarek, spawarek, tak? Które bardzo często na statkach funkcjonują, są tam realizowane. To też są pracownie dotyczące rysunku technicznego, które znajdują się niedaleko obok i te elementy są już w tym momencie zrealizowane. To, co jeszcze musimy tam wykonać, na co w tym momencie przygotowujemy kolejne środki, to jest kwestia wymiany oświetlenia. Chcemy, aby było tam nowe, współczesne oświetlenie LED-owe.